Witajcie, moi drodzy. Spróbujcie wyobrazić sobie pana, który przychodzi do was odpisać licznik energii lub gazu. Nic niepokojącego, prawda? W moim przypadku jest to miły starszy człowiek, który przychodzi, odpisuje licznik, czasem pożartuje i po kilku minutach wychodzi. Znam go doskonale, bowiem od kilku lat niezmiennie pracuje na tym stanowisku. Okazuje się jednak, że do dziś nadal złodzieje próbują wtargnąć do naszych domów i to pod każdą możliwą postacią. Czasami właśnie pod osobą pracownika gazowni lub elektrowni. 50 lat temu słowa "przyjechał gazownik" wydaje mi się, że wzbudzały o wiele mniej podejrzeń niż obecnie. A szkoda, bo może gdyby było inaczej, Harald Zassack nie miałby dzisiaj na swoim koncie aż 7 ofiar. Na początku lat 70. mężczyzna ten przeraził cały Wiedeń, nim ostatecznie udało się go złapać. I to wcale nie na gorącym uczynku, lecz na podstawie doskonałego portretu pamięciowego. Czasami, gdy spojrzymy na taki obrazek, a następnie na mordercę, to mamy wrażenie, że te portrety to jakieś nieporozumienie. Tutaj jednak osoba, która wykonała szkic, odwaliła kawał dobrej roboty. Jeśli tym wstępem udało mi się was choć trochę zaciekawić, zapraszam was do wysłuchania tej historii. Jest rok 1971. Pozornie spokojny Wiedeń doznaje nagłego wstrząsu, a to z powodu fali morderstw, która od jakiegoś czasu przetacza się przez miasto. Preferowane ofiary to mieszkające samotnie starsze kobiety, które bez żadnych podejrzeń wpuściły do swojego mieszkania obcego człowieka. Wszyscy, którym udało się przeżyć, są zgodni, że napastnik to z pozoru dobrze ubrany, uprzejmy i nieco przygarbiony pracownik gazowni. Przyszedł jedynie sprawdzić sprzęt, a jakby tego było mało, okazuje nawet swoją legitymację i dowód osobisty, aby być jeszcze bardziej wiarygodnym. Czy wobec takich argumentów ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości? Mężczyzna po wejściu do środka zamyka za sobą drzwi, a jego ofiary jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że za moment rozegra się tu prawdziwy dramat. Sprawca kontynuuje swoje przedstawienie. Weryfikuje sprzęt i wykazuje się przy tym naprawdę fachową wiedzą. Wreszcie, gdy nadchodzi moment zapłaty, zdejmuje swoją dotychczasową maskę, powala na ziemię, a następnie bije swoje ofiary bez opamiętania, a gdy przestaje, są już martwe. Jak przystaje na fachowca, nie pozostawia po sobie prawie żadnych śladów. Udaje się odnaleźć jedynie kilka odcisków palców na szklance z wodą, które jednak i tak nie figurują w żadnych rejestrach karnych. Poszukiwania przynoszą konkrety dopiero, gdy sąsiad jednej z ofiar deklaruje, że jest w stanie podać dość dokładny opis sprawcy. Oczywiście na podstawie jego słów zostaje utworzony portret pamięciowy, jednak na ten moment to wciąż nie wystarcza, aby złapać sprawcę. Śledczy są w kropce. Z powodu skąpych dowodów praktycznie nie posuwają się do przodu. W międzyczasie otrzymują jeszcze kilka zgłoszeń, jednak w dalszym ciągu sprawca jest nieuchwytny. Miasto żyje w prawdziwej panice. Ludzie obawiają się otwierać drzwi. Model działania przeważnie zawsze jest taki sam, a sprawca za każdym razem pozostawia po sobie jedynie szklankę wody. 12 lutego 1972 roku na pierwsze strony gazet trafiła kolejna brutalna zbrodnia. Po ataku na dwie kobiety detektywi zastanawiają się, czy to możliwe, aby ten sam mężczyzna pojawił się tam wcześniej, a dokładniej miesiąc temu jako specjalista od instalacji gazowych. Nieznany sprawca wtargnął do domu wdów po oficerach w Hietzing, około 1 w nocy. Najpierw wyłamuje drzwi do pokoju 83-letniej Alojzy. Tam wpada na przerażoną kobietę, którą obudziły dziwne hałasy. Zaskoczony bije ją, a następnie dusi niemal do nieprzytomności. A na sam koniec gwałci.
kobieta w wyniku uderzenia dozna złamania kości policzkowej. Podczas gdy ona leży nieprzytomna, sprawca w tym czasie szuka gotówki. Znajduje jednak tylko książeczkę oszczędnościową z depozytem w wysokości 3000 szylingów, co w przeliczeniu daje niespełna 220 euro. Okazuje się, że to dla niego za mało, bo chwilę później włamuje się również do pokoju 77-letniej Beatrix. Kobieta zrywa się na równe nogi. Tymczasem sprawca podbiega do niej i grozi, że ją udusi, jeśli nie odda mu wszystkich swoich oszczędności. Posłusznie daje mu kopertę, w której znajduje się 1000 szylingów. Sprawdza zawartość, następnie puszcza ją i ucieka. Beatrix upewnia się, że napastnik uciekł i natychmiast wzywa policję. Problem w tym, że tak jak poprzednio, nawet psy tropiące nie znajdują żadnego śladu po brutalnym przestępcy. Jedyne, co od razu rzuca się funkcjonariuszom w oczy, to książeczka oszczędnościowa, którą zgubił na klatce schodowej. Podczas gdy Alois jest zabierana do szpitala, Beatrix zaczyna coraz intensywniej zastanawiać się, skąd zna tego człowieka. Może to dziwne, ale wydaje jej się, że gdzieś już go widziała. Wreszcie przychodzi olśnienie. Kobieta z przekonaniem twierdzi, że mężczyzna już u niej był. I to całkiem niedawno, bo około miesiąc temu. Gdy pojawił się tamtego dnia, mówił, że musi sprawdzić urządzenia gazowe. Te słowa jasno wskazywały na mężczyznę, który od jakiegoś czasu terroryzuje okolice, podając się właśnie za specjalistę od instalacji gazowych lub wodno-kanalizacyjnych. Opisuje także to, co udało jej się zapamiętać. Wiek około 25 do 30 lat, nieco przegarbiony i z czarnymi, lekko falowanymi włosami. Sprawa rodzi coraz więcej wątpliwości. W głowach śledczych szybko pojawia się bardzo ważne pytanie. W jaki sposób sprawca dostał się na miejsce zbrodni? Przecież o tej godzinie nie kursuje żaden autobus czy też tramwaj, a zgodnie z tym, co mówią świadkowie, nie było słychać żadnych odgłosów samochodu. To mogłoby oznaczać, że sprawca jest miejscowy lub przebywał blisko pensjonatu i ktoś mógł go nawet zapamiętać. Kobieta, która została zgwałcona, mówi o jeszcze jednym bardzo istotnym szczególe. Tam, gdzie zawiodły pozostałe zmysły, węch okazał się kluczowy, bowiem ofiara bardzo dobrze zapamiętała mocno wyczuwalną od przestępcy woń alkoholu. Po tych słowach detektywi doskonale wiedzą, że w następnej kolejności muszą przeszukać wszystkie okoliczne puby, hotele i pensjonaty. W małym hotelu udaje im się w końcu uzyskać wartościową wskazówkę, ponieważ właściciel rozpoznaje mężczyznę widocznego na portrecie pamięciowym. Sprawdza dokumenty i po raz pierwszy pojawia się wtedy imię i nazwisko – Harald Zassack. W kolejnym hotelu efekty poszukiwań zaskakują niemal wszystkich, bo po wejściu do budynku śledczy pytają kelnera, który natychmiast wskazuje mężczyznę z rysopisu. Ten siedzi spokojnie, popijając wino. Po chwili jest już w rękach policji, a pół godziny później spotyka Beatrix, która oczywiście rozpoznaje go jako fałszywego gazownika. 24-letni Harald wie, że zaprzeczanie w tej sytuacji nie ma już żadnego sensu. Mało tego, wydaje się nawet, że jest bardzo chętny do współpracy. Jeszcze w samochodzie w drodze do Urzędu Bezpieczeństwa przyznaje się do 3 morderstw. Chwilę później ujawnia aż 5 wspólników, którzy brali udział w kilku napadach. 3 z nich zostaje niedługo później aresztowanych i oczywiście przyznają się do wszystkiego. Podczas przesłuchań kryminolodzy szybko orientują się, skąd mężczyzna znał tak wiele technicznych terminów, bowiem to właśnie tego zawodu uczył się w szkole, a jako że był dobrym uczniem, bez trudu potrafił wysławiać się jak fachowiec. Rodzice mężczyzny na wieść o jego przestępstwach byli zrozpaczeni.
Nie mogli uwierzyć, że ich syn zrobił coś takiego. Twierdzili jednak, że jeśli już, to z pewnością po namowie jego partnerki, Gertrudy. Jednak skąd w ogóle wziął się ten pomysł, aby atakować na starsze osoby? Okazuje się, że po odbyciu praktyki hydraulicznej Harald wstąpił do wojska. Następnie po odbyciu służby został pielęgniarzem w domu starców w Linz, gdzie dwukrotnie zachorował na żółtaczkę. Harald Zassack pracował tam w latach 1966 do 1969 i to właśnie wtedy nauczył się, jak postępować ze starszymi ludźmi. Gdy po raz drugi zachorował na żółtaczkę, nie dostarczył swojemu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego, bo i tak trafił do tego samego szpitala. Jest przekonany, że w takim wypadku jest całkowicie usprawiedliwiony, ale ku jego zdziwieniu otrzymuje wypowiedzenie z pracy. Po zwolnieniu Zassack przez krótki czas pracuje u cukiernika. Jednak wcale nie jest to taka łatwa praca. Można by nawet powiedzieć, że staje się pracą w ekstremalnych warunkach, ponieważ liczne osy zwabione słodkim zapachem nie dają mu spokoju. Podczas przesłuchania Harald opowiada, że był żądlony co najmniej 10 razy dziennie. Z tego powodu postanowił porzucić pracę, jednak później nie podjął już żadnej innej. Podczas przesłuchań mówi też, jak wymyślił przekręt z gazownikiem. Mianowicie kiedyś padł na pomysł, że może udałoby się jakoś połączyć te dwa zajęcia, do których został stworzony, czyli hydraulik i pielęgniarz. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. Pierwszego napadu dokonał, gdy na ulicy podeszła do niego starsza kobieta. Pojechał z nią, aby naprawić urządzenie gazowe. Ta, w zamian za wykonaną pracę, dała mu 100 szylingów na piwku. Wówczas w jego głowie zrodził się pomysł, aby z szuflady staruszki wyjąć także resztę pieniędzy. Od samego początku bez problemu nawiązywał kontakty z takimi kobietami. Być może przyczyniał się do tego jego wygląd, ponieważ był otyły, wydawał się nieszkodliwy. Dopóki udawał urzędnika, był miły i spokojny, lecz gdy tylko zamknął za sobą drzwi, żądał pieniędzy i biżuterii. W przypadku jakiegokolwiek oporu ofiara została brutalnie pobita. Na początku tych najbardziej brutalnych ataków dokonuje jedynie z pomocą wspólnika. Ich pierwszą ofiarą jest 88-letnia Amalia Max. Następnie 83-letnia Grete Kauer zostaje przez nich zakneblowana i duszona. Jednak efektem tego jest to, że po raz kolejny wychodzą bez praktycznie żadnych łupów. Jakiś czas później zaczynają już zbierać śmiertelne żniwo, bo ich kolejna ofiara nie ma już tyle szczęścia i zostaje zamordowana. Pierwszą kobietą, która zostaje przez nich zamordowana, jest 86-letnia Eleonor. Harald ponownie podaje się za technika od gazu. Jednak tym razem jest nieco inaczej, bo w pewnym momencie coś wzbudza podejrzenia u kobiety. Nagle przerażona podbiega do okna i zaczyna wzywać pomoc. Mężczyzna szybko podbiega do niej i ucisza ją na swój sposób. Dla niepoznaki kładzie kobietę do łóżka twarzą do ściany i przykrywa. Mimo że Harald Zassack później wielokrotnie zapewniał, że nigdy nie zamierzał zabijać swoich ofiar, trudno w to uwierzyć, zwłaszcza w świetle sprawy Richarda Langera. Zabójstwo 79-letniego mężczyzny, notabene jedynej męskiej ofiary Haralda, jest dość nietypowe dla jego zwykłego modus operandi. Przywiązany do fotela wątły staruszek jest okrutnie maltretowany przed zamordowaniem. Policja znalazła na ciele Langera aż 20 złamanych żeber, zmiażdżoną krtań i kilka innych ran. Zapytany o powód takiego okrucieństwa w sprawie Langera, oświadczył, że wypił wtedy zbyt dużo alkoholu i akurat tej sprawy dokładnie nie pamięta. Ciosy były jednak tak silne, że według śledczych nie ma tu mowy o przypadku. One po prostu miały być śmiertelne.
Później mężczyźni zamordowali jeszcze 4 kobiety w przedziale wiekowym od 66 do 86 lat, oczywiście w wyniku uduszenia lub pobicia. Jego 7. ofiara, 88-letnia Maria Aberle, umiera zaledwie 10 dni po ataku, kiedy Harald jest już za kratkami. Kobieta została znaleziona w swoim łóżku, a wezwany lekarz stwierdził problemy z sercem i układem krążenia. Mężczyzna po pobiciu kobiety delikatnie położył ją na łóżku i przykrył. Dlatego nikt niczego nie podejrzewa, gdy staruszka zostaje znaleziona w takim stanie. Nawet kiedy sąsiad wskazuje na pustą kasę, a starsza kobieta mówi o napadzie, nikt nie bierze tego na poważnie. Dopiero gdy Zassack przyznaje się do zbrodni, o którą nikt go nie pytał, staje się jasne, że Maria Aberle nie zmarła z przyczyn naturalnych. 22 stycznia 1974 roku rozpoczyna się proces Haralda Zassacka. Odczytywanie aktu oskarżenia trwa ponad godzinę. Mężczyzna jest oskarżony o 6 napadów oraz 11 rozbojów i gwałtów, a jego wspólnik Schradicz o 1 napad i kilka rozbojów. Obaj przyznają się do winy, ale stanowczo zaprzeczają, jakoby mieli zamiar zabić. Harald opowiada, jak poznał swojego wspólnika. Spotkali się w barze i zdążyli już sporo wypić. Zassack powiedział mężczyźnie, że nie ma już stałej pracy, jednak ujawnił też swoje oszustwa i sztuczkę z gazownikiem, dzięki której uzyskiwał dostęp do domów swoich ofiar. Co najciekawsze, z jego ust nigdy nie pada słowo morderstwo. Zeznaje od samego początku, jak zaczynały się jego oszustwa. Jak prosił o szklankę wody dla odwrócenia uwagi lub próbował w inny sposób zmylić swoje ofiary. Ostatecznie przyznał się do 7 morderstw, lecz ile osób wymknęło się z jego śmiertelnych rąk, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć dziś na to pytanie. Biorąc pod uwagę charakter zbrodni, poproszono o obserwację także lekarzy sądowych, którzy stwierdzili, że oskarżony cierpi na chorobę Cushinga. Jest to zaburzenie gruczołowe, które może prowadzić zwłaszcza do perwersji seksualnych. Wreszcie 7 lutego 1974 roku Harald Zassack został skazany na karę dożywotniego więzienia, jednak koniec końców udało mu się udowodnić jedynie 6 ofiar śmiertelnych, ale oprócz tego także kradzieże i rozboje. Podobnie jak jego wspólnik Johann Schradicz, który w przeciwieństwie do niego uniknął oskarżenia o zabójstwo. Ostatecznie skazano go na 18 lat więzienia. Harald Zassack nie złożył apelacji od wyroku i był najdłużej odsiadującym wyrok więźniem w Austrii. Został zwolniony z więzienia w 2010 roku, ale długo nie nacieszył się wolnością, bo zmarł w 2013 roku. Nie wiem jak wy, ale ja zaczynam zauważać pewną dziwną analogię. To już kolejna sprawa, w której osoba ponoć dobrze ucząca się w szkole i zmobilizowana do osiągnięcia sukcesu, po ukończeniu szkoły stopniowo zaczyna staczać się na samo dno, aby ostatecznie zrezygnować z dobrej, uczciwej pracy, wziąć nóż do ręki i próbować zarabiać pieniądze na według siebie łatwiejszy sposób. I z tą refleksją was pozostawiam. Jak zawsze dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie lajka i koniecznie zasubskrybujcie kanał. Słyszymy się już wkrótce. Cześć!